Dzień dobry. Ja dzisiaj zamierzam zrobić drobny eksperyment z formą podcastu. Taka forma jest nawet dla mnie dosyć wygodna, ponieważ nie muszę dbać o swoją prezencję, nie muszę sprzątać pokoju. Natomiast popracowałem nad jakością dźwięku, więc sami dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. A dzisiaj opowiemy sobie, dlaczego pogrążająca się w kryzysie zachodnia gospodarka przypomina mi kobietę uderzającą w ścianę. W ginocentryzmie uczucia są ważniejsze od faktów. Żeńskie potrzeby są ważniejsze od męskich. Zaś kobiece strategie reprodukcyjne mają zostać rozwinięte kosztem męskich. Jeżeli facet zdradza, to jest świnią. Jeżeli to samo robi kobieta, to jest silna, niezależna i potrzebuje różnorodności. A wina za jej niewierność leży po stronie mężczyzny, który nie zdołał jej zaspokoić. Ginocentryzm jest jak rozkapryszona kobieta i zachodnia gospodarka również zachowuje się w kobiecy sposób. Dostrzegam pewne podobieństwa pomiędzy zachodnią gospodarką a kobietą uderzającą w ścianę i w dzisiejszym odcinku opiszę, dlaczego tak uważam. Uprzedzam, że nie jestem fachowcem, a swoją wiedzę opieram na kilku albo kilkunastu książkach przeczytanych po kryjomu w trakcie studiów około 10 lat temu, kiedy nudziłem się na wykładach. Nie pamiętam, nie przygotowałem się, ale kręcę ten materiał w duchu cytatu Einsteina. Jeżeli nie umiesz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Więc będę tłumaczył najprościej jak potrafię, jak krowie na rowie. Zacznijmy od diagnozy naszej sytuacji. Zachodnia gospodarka ma trzy główne źródła pieniędzy. Po pierwsze dodruk, po drugie zaciągane długi i po trzecie udzielane pożyczki. Zachodnie gospodarki jadą na ujemnych stopach procentowych. Stopy procentowe określają, jak wysokie są raty kredytów i oprocentowania lokat. Jeśli stopy procentowe są wysokie, to pieniądze na bankowych lokatach mają wysokie oprocentowanie. Tak samo jest z kredytami. Aby pożyczyć od banku pieniądze, trzeba później oddać znacznie więcej niż się pożyczyło. Zachodnie gospodarki jadą na ujemnych stopach procentowych, co oznacza, że kredyt jest bardzo tani i opłacalny, a lokaty są nisko oprocentowane, więc nie opłaca się oszczędzać i trzymać pieniądze na bankowych lokatach. Ludzie zamiast oszczędzać mają kupować i konsumować na kredyt, a sprzedawcy konsumowanych dóbr mają płacić podatki, by państwo zyskiwało. Tak kręci się nasza gospodarka. Pieniądze są abstrakcyjne, bo banki pożyczają pieniądze, których nawet nie mają. Kowalski bierze kredyt na mieszkanie, bank wklepuje mu na konto cyferki symbolizujące pożyczone pieniądze, których bank nie ma. Mechanizm takich kredytów powoduje, że nawet bez państwowego dodruku na rynku pojawia się coraz więcej pieniędzy. Skoro dóbr i usług jest tyle samo, a pieniędzy jest coraz więcej, to dobra i usługi drożeją. Inflacja wzrasta. Główny argument związany z słusznością 500+ i zabawy PiS-u w Robin Hooda też był związany z puszczonymi w obieg pieniędzmi, które miały napędzić gospodarkę. Chciwi bogacze trzymaliby pieniądze w bankach i upychali sobie nimi kieszenie, a my rozdamy je biednim. Biedni kupią za te pieniądze to, czego potrzebują, zapłacą podatki, więc i państwo, i gospodarka, i biedni zyskają. Nic złego dotychczas się nie stało, ale potem wybuchła pandemia. Rząd stwierdził, że skoro dodruk zadziałał w wypadku 500+, to zadziała i tym razem. I znowu wpompował w polską gospodarkę bimbaliony złotych, bo trzeba było ratować biednych przedsiębiorców tracących firmy przez lockdowny. Trzeba też ratować szaraczków, którzy tracą pracę, gdy firmy należące do tych przedsiębiorców padają. Kolejne miliardy złotych zostały wpompowane w polską gospodarkę. Przez jakiś czas znowu nie działo się nic złego, bo ludzie siedzieli w domach i nic nie kupowali. A natomiast kiedy lockdowny się skończyły, to ludzie wyszli na światło dzienne i zapragnęli wydawać zaoszczędzone podczas pandemii pieniądze. W trakcie pandemii padło wiele firm, łańcuchy dostaw zostały zerwane, więc dóbr i usług było mniej niż przed pandemią, ale wpompowanych w gospodarkę pieniędzy, które ludzie chcieli wydawać, było coraz więcej. Tak działają prawa popytu i podaży. Skoro tego, co ludzie chcą kupować, jest mniej, ale pieniędzy jest więcej, to ceny rosną, następuje inflacja. Z inflacją związany jest też efekt śnieżnej kuli. Gdy ludzie widzą, że ceny rosną, to zaczynają kupować na zapas, generując nadmierny popyt. Skoro ludzie kupują na zapas, bo widzą, że ceny rosną, to ceny zaczynają wzrastać jeszcze bardziej. Na tym etapie byliśmy przed wojną na Ukrainie. W tym momencie możecie pomyśleć sobie, że ja mam jakąś obsesję. Gdzie ja tutaj widzę historii polskiej gospodarki i
jakąś niegdyś młodą i ładną dziewczynę, która obecnie spektakularnie uderza w ścianę. Otóż w połowie lat 90. polska gospodarka była młodą, ładną dziewczyną, która wyszła prosto z liceum, czyli miała opanowaną hiperinflację, zderegulowany po ustawach Wilczka rynek, dosyć znaczący wzrost gospodarczy. No i już wtedy pojawiały się pierwsze symptomy jej późniejszego upadku, czyli złodziejska prywatyzacja, coraz mocniejsze regulowanie rynku, zatrudnianie stad urzędników, grabież OFE, no i później 500 plusy, to wszystko byli kolejni bad boye na jej karuzeli z kaktusami, którą ta dziewczyna ujeżdżała, kiedy jeszcze była młoda i ładna i myślała, że kelner nigdy nie przyniesie jej rachunku. No i już wtedy rozważni mówili tej dziewczynie: nie wskakuj na karuzelę, nie puszczaj się, czyli nie zaciągaj długów. Ona odpowiadała, że przecież wszystkie inne dziewczyny też tak robią, przecież wszystkie zachodnie gospodarki, a budżety wszystkich państw jadą na długach i na deficycie budżetowym. No, wszyscy tak robią. Kolejne cegiełki wmurowane w ścianę, w którą ta dziewczyna ma później już za moment uderzyć, no to właśnie ujemne stopy procentowe. Powiedzmy, że to było te kilka dodatkowych głupich tatuaży i kilogramów, które ta dziewczyna nabyła, kiedy już koło 25 roku życia przestaje być ładna. Teraz znajdujemy się w jej fazie oświecenia, to jest właśnie ten 28, 30 rok życia. No i teraz już czas na bardziej spektakularne zderzenie ze ścianą, czyli już czas na troje dzieci z trzech różnych ojców. I myślę, że właśnie taką funkcję tego akceleratora ściany w wypadku polskiej gospodarki mogą pełnić te działania rządu i banku centralnego zmierzające w dwóch przeciwnych kierunkach, ponieważ bank centralny podnosi stopy procentowe, chce wycofać pieniądze z rynku, obniżyć inflację, chce, żeby ludzie znowu pochowali pieniądze na konta w bankach, chce, aby ludzie przestali brać kredyty, czyli żeby tak naprawdę zacisnęli pasa. Natomiast rząd skłania się ku kolejnemu rozdawnictwu, ponieważ za rok mamy wybory, a i zobaczymy, dokąd to zaprowadzi. No i tak jak właśnie takiej kobiecie wszyscy rozsądni radzą: opamiętaj się, znajdź odpowiedzialnego faceta, załóż z nim rodzinę, szanuj go, skończ z tymi dupkami. I taka dziewczyna właśnie za każdym razem myśli sobie: nie, coś tam, jestem jeszcze młoda, chcę podróżować, odkrywać siebie, chcę się bawić, chcę poznawać świat, ja 25 lat, przecież ja mam jeszcze czas. Mam jeszcze dużo czasu i za każdym razem do pewnego momentu nie dzieje się nic, bo tutaj tatuaże, nic się nie stało, jeszcze tam do niej faceci podbijają, a tutaj kilka dodatkowych kilogramów, nic się jeszcze nie stało, jeszcze faceci do niej podbijają, tutaj jeszcze nałogi, też nic się nie stało, faceci jeszcze do niej podbijają, ale nagle w pewnym momencie następuje to zderzenie ze ścianą rzeczywistości i wtedy łup, żarty się kończą. Może warto zadać sobie pytanie, czy takie kobiety uderzające w ścianę biorą odpowiedzialność za swoje działania. Czy one mówią: moja wina, że te tatuaże, ta nadwaga, te troje dzieci z trzech różnych ojców, te nałogi, że to jej wina? Nie. Im wtedy wjeżdża racjonalizacja i wyparcie, no i one mówią, że nie wolno ci jej oceniać, że mężczyźni są dziecinni, bo wolą młodsze, nie potrafią okiełznać silnej, niezależnej kobiety. I my tak samo, uderzając w ścianę, będziemy wypierać rzeczywistość, widząc tylko ten jeden czynnik, czyli Putina i putinflację. Owszem, to jest jeden z czynników, czynnik istotny, ale akurat taki czynnik, na który nie mieliśmy wpływu. Natomiast wszystkie te pozostałe czynniki rozłożone w czasie, na który mieliśmy wpływ, będziemy ignorować, jak właśnie znowu, jak kobieta uderzająca w ścianę i wypierająca rzeczywistość. Kolejną nieprzyjemną rzeczą czekającą
uderzającą w ścianę polską gospodarkę jest tak naprawdę brak dobrych opcji, ponieważ samodzielne matki po ścianie mogą albo znaleźć nieatrakcyjnego kukolda, albo biedować z rodzicami. To nie jest ich wina, to wina mężczyzn oczywiście. No i tak samo Polska ma w tym momencie do wyboru trzy opcje, każdą niespecjalnie ciekawą. Po pierwsze, podnoszenie stóp procentowych i zażynanie polskiej gospodarki. Po drugie, rozbuchanie inflacji. A po trzecie, wprowadzenie kontroli cen, czyli wariant ekstremalny. Omówimy sobie teraz te wszystkie opcje, które przed nami stoją po kolei. Pierwsza możliwość, czyli wymknięcie się inflacji spod kontroli, to w zasadzie komentuje się samo. Jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy tonę węgla za około 1000 zł, teraz tona węgla 2400 zł około. Stać nas, a co? Przed pandemią kilogram mięsa piersi kurczaka 12 zł za kilo, po pandemii 16 zł za kilo, teraz 24 zł za kilo. Stać nas. Musimy mieć też świadomość tego, że czeka nas obecnie stagflacja, czyli po pierwsze ograniczenie produkcji, a po drugie wzrost cen. Produkcja będzie ograniczona, ponieważ surowce idą w górę przez wojnę między innymi, a ceny rosną również przez wojnę plus przez to, co żeśmy sobie sami wcześniej zrobili, czyli mamy do czynienia ze stagflacją, czyli ceny rosną, a produkcja spada. I skoro ginocentryzm jest silną i niezależną za pieniądze mężczyzn kobietą, a kobietą, która życzy sobie zachować kobiece przywileje, posiąść władzę mężczyzny i ponosić odpowiedzialność dziecka, to w momencie, kiedy skończą jej się cudze pieniądze, to zobaczymy. A w każdym razie, co będzie się działo? Skoro rosną ceny żywności, skoro rosną ceny opału, skoro rosną ceny paliwa, niedługo ludzie staną przed wyborem, czy wypełnić lodówkę, czy wypełnić bak paliwa i mieć ciepło w zimie, a czy wydawać pieniądze na rozrywki. Ludzie zaczną ciąć koszty, ponieważ jeżeli będą mieli do wyboru, ja oczywiście teraz, daj Boże, mam nadzieję, że wyolbrzymiam, ale jeżeli ludzie będą mieli do wyboru kupić sobie chleb za 50 zł, albo iść do fryzjera za 100, no to wybiorą chleb. W pewnym momencie, jeżeli inflacja się rozbucha, w wypadku rozbuchanej inflacji przedsiębiorcy nie będą w pewnym momencie mieli już możliwości przerzucania kosztów na konsumentów, ponieważ jak ratują się przed inflacją przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy podnoszą ceny, no muszą to robić. No i w pewnym momencie nie będą w stanie tego robić, ponieważ ludzie stwierdzą, dobra, ja nie mam kasy na żarcie, nie mam kasy na paliwo, nie mam kasy na opał, więc ja sobie odpuszczę, zamiast iść do fryzjera, ostrzygę się w domu, zamiast iść do kina, obejrzę sobie film w telewizji i w pierwszej kolejności stracą na inflacji, na stagflacji w zasadzie ci ludzie, którzy nie są gospodarce niezbędni. Czyli kto taki? Czyli po pierwsze kobiety pracujące w usługach oraz pracujące w handlu, ponieważ zmaleje popyt, a skoro zmaleje popyt, to te wszystkie sprzedawczynie, panie od marketingu, baby z HR-u przestaną być potrzebne. Po drugie, kiedy państwo będzie słabło, to w pierwszej kolejności zacznie ciąć wydatki. Najpierw zacznie ciąć 500+, co się wtedy stanie z tymi wszystkimi namnożonymi na 500+ samosolodzielnymi matkami, Bóg raczy wiedzieć. Co dalej? W pewnym momencie przyjdzie kolej na urzędniczki, kobiety z ZUS-u. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że to jest normalne, cykle gospodarcze, koniunktura, że było lepiej, będzie gorzej, że w pewnym momencie gospodarka zostanie zderegulowana i wtedy się odbuduje. Ja natomiast niestety się obawiam, że my już po prostu mamy GG. Dlaczego ja uważam, że mamy GG? GGWP, dlatego że w Polsce przeciętna polska kobieta rodzi 1,3 dziecka, za 20 lat przeciętny Polak będzie 60-latkiem, więc my nie będziemy mieli kim tej gospodarki odbudowywać. No niestety, zadłużyliśmy następne pokolenie, które nawet nie zdołało się urodzić. No i mamy kłopoty.
Niemcy, Francuzi, Anglicy, oni ciągle mogą opierać się i budować siłę swojej gospodarki na pracy imigrantów, mogą polegać na Hindusach, na Azjatach, no i jakoś mogą się z tego wszystkiego dzięki ich pracy podnieść. Natomiast u nas ja tego nie widzę. Nie będzie komu pracować, nie będzie komu podnosić Polski z gruzów. Powiedziałem wam już, że mamy trzy opcje. Pierwsza opcja zakłada wymknięcie się inflacji spod kontroli. Druga opcja zakłada podnoszenie stóp procentowych, wycofywanie pieniędzy z rynku i związane z tym słabnięcie gospodarki, stagflację. I teraz omówimy sobie trzeci wariant ekstremalny. To jest highway to hell, autostrada do piekła, i to jest wprowadzenie cen regulowanych. Módlmy się, aby nikt na to nie wpadł. Ja słyszałem, że już jakiś jeden poseł geniusz na to wpadł, ale módlmy się, żeby więcej ich nie było. Czyli tak, rząd stwierdzi, inflacja jest straszna, uratujemy was kontrolą cen. No i co wtedy się dzieje? Wtedy w sklepach zaczyna brakować chleba, ponieważ koszt jego produkcji przewyższa cenę jego sprzedaży i rolnicy przestają pracować, piekarze przestają wypiekać chleb. To oczywiście powoduje głód, no i wtedy jest tradycyjna komunistyczna śpiewka. To wina tych kułaków, kapitalistów, chciwych rolników, którzy skrycie się obżerają i chowają chleb przed głodnym ludem. Ale nie lękajcie się, towarzysze. Zabierzemy im i damy wam. Nacjonalizujemy, odbudujemy PGR-y. No i módlmy się, aby nie czekał nas PRL bis. Czy mówimy o Kambodży, czy mówimy o Chinach, czy mówimy o bolszewickiej Rosji, zawsze w pewnym momencie kończył się chleb i wtedy władza ludowa musiała zaczynać ganiać za rolnikami, bo oczywiście chleb się kończył nie dlatego, że ten system jest oderwany od ludzkiej natury, tylko dlatego, że chciwi rolnicy, chciwi piekarze, chciwi kułacy chowają chleb przed głodnym ludem. Omówiłem trzy najbardziej prawdopodobne moim zdaniem scenariusze. A teraz opowiem wam, co uważam, że się stanie. Uważam, że będzie się działo za mało, dopóki nie będzie za późno. Czyli stopy procentowe będą podnoszone zbyt wolno, co nie wyhamuje inflacji, ponieważ po co Kowalski ma trzymać pieniądze na 5-procentowych lokatach, skoro wszystko drożeje o 20-30%, więc Kowalskiemu najrozsądniej będzie wydać hajs jak najszybciej, co jeszcze bardziej napędzi inflację. W wypadku narastającej inflacji może być trochę śmieszno, trochę straszno. Ja w wielu kwestiach, zwłaszcza tych związanych z Ukrainą, nie zgadzam się z coachem Red Pill, natomiast on użył dzisiaj takiej genialnej metafory. No i ja ją zacytuję. Mawiają, że naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa, tak więc komplementuję naśladując. No i on powiedział, że zachodnie elity są obecnie jak taki pijany, naćpany celebryta, który o północy wtacza się do swojego Lamborghini razem z dwiema prostytutkami. No i wiadomo, że na horyzoncie są straszne rzeczy, no ponieważ albo złapie go policja, albo potrąci jakiegoś nieszczęśnika, który wyszedł na spacer, albo rozbije się i wypadnie z wiaduktu ten oczywiście niepoczytalny celebryta. No ale co on robi w takiej sytuacji, kiedy zabawa trwa w najlepsze, drukarka robi brrr, no to on w tej sytuacji wciągnie gaz do dechy, jeszcze jeden łyczek Jacka Danielsa, jeszcze jedna kreska, jeszcze złapie tę prostytutkę za głowę, umieści jej głowę na swoim kroczu i wciśnie gaz do dechy, i w tej sytuacji będzie albo strasznie, albo zabawnie, albo jedno i drugie. Trzymajcie się, do następnego razu.